Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Koszykarki Ślęzy Wrocław są na najlepszej drodze do wywalczenia Mistrzostwa Polski w sezonie 2016-2017. Po dwóch spotkaniach finałowych rozgrywek play-off Basket Ligi Kobiet wrocławianki prowadzą 2-0. Teraz rywalizacja przenosi się do Krakowa. Trzeci mecz tych drużyn zaplanowano na 29 kwietnia. Dobiegła końca rywalizacja w Orlen Lidze Kobiet w sezonie 2016-17. Siatkarki Impela Wrocław zakończyły rozgrywki na czwartym miejscu, a zadecydowała o tym przegrana rywalizacja z drużyną Developers Sky Res Rzeszów. Po przegranej w Rzeszowie 2-3 w pierwszym meczu z Developersem wrocławianki o rewanżu musiały wygrać w trzech setach, by wywalczyć brązowe medale. Rzeczywistość okazała się jednak niezbyt miła dla podopiecznych trenera Marka Solarewicza, bowiem tego dnia rzeszowianki były zespołem o wiele lepszym. Wygrały 3-0 i mogły odtańczyć taniec radości. Chwilę później na ich szyjach zawisły brązowe medale, a kapitan zespołu uniosła w górę okazały puchar. Siatkarki z Wrocławia nie potrafiły powstrzymać łez. Cóż mogę powiedzieć? Gratuluję Rzeszowowi, bo one wygrały dzisiaj spotkanie w fantastycznym stylu. Wrocławski zespół sezon zasadniczy ukończył na drugim miejscu i zanotował serię 16 spotkań bez porażki. Nie udała się tylko rywalizacja w play-offach, którą wielu kibiców uważa za nie do końca sprawiedliwą. Nie mamy co się zgadzać, no mogłyśmy zagrać lepsze spotkania i możemy mieć żal tylko do siebie. To jest na pewno gorzka pigułka do przełknięcia. No niemniej jednak nam przyjdzie się z nią uporać. No na pewno czegoś nam tutaj zabrakło w końcówce tego sezonu. Te końcówki setów nam nie wychodziły ewidentnie. Możemy mieć żal tylko do siebie. No, myślę, że każda z nas obudzi się jutro rano, będzie się zastanawiała, co mogła zrobić lepiej. Aczkolwiek myślę, że wszystkie dałyśmy z siebie całe serce, wszystkie umiejętności. Przez cały ten sezon pokazywałyśmy, że potrafimy grać. I chciałabyśmy, żeby tak nas kibice za ten sezon zapamiętali. Czwarte miejsce należy uznać za sukces, a wrocławianki swoją postawą na parkiecie udowodniły, że zasługują na wielki szacunek. To jest właśnie piękno sportu i uważam, że nasze dziewczyny powinny mieć srebrne medale, bo grały dzisiaj wspaniale, nie poszło, ale przez cały sezon grały bardzo dobrze, bardzo wyrównanie i naprawdę zasługiwały na srebrny medal. Trudno, taki jest sport. Myślę, że w przyszłym roku będziemy wręczać naszym zawodniczkom. Dla mnie ta drużyna to taki sentyment, bo pamiętam jak prezes Biegać, prezesem Dzikiem, jeszcze jak byłem przewodniczącym Komisji Sportu w Radzie Miejskiej, pytali mi się, czy warto zainwestować w żeńską siatkówkę. Powiedziałem, panowie, wierzcie i róbcie. I naprawdę osiągnęli wielki sukces, szkolą wspaniałą młodzież i naprawdę Wrocław może być z nich dumny. Rozgrywki dobiegły końca, teraz dla zawodniczek nastąpi czas odpoczynku, działacze zaś muszą myśleć o kompletowaniu drużyny, która powalczy o medale w przyszłym sezonie. Zagłębie Lubin-Śląsk-Wrocław to dolnośląskie derby w Lotto Ekstraklasie, które zakończą sezon zasadniczy. Piłkarze Śląska na pewno zagrają w gronie drużyn walczących o utrzymanie. Zagłębie w przypadku wygranej zachowuje szansę awansu do pierwszej ósemki. Mecz w sobotę 22 kwietnia o godzinie 18 w Lubinie. Emocje gwarantowane. Teraz to wszystko. Zapraszam na kolejne wydania programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.